Siema widzowie, witam was na moim kanale w kolejnym odcinku z Five Nights at Freddy's. Noc czwarta przed nami, więc zostawcie suba oraz łapkę w górę, a ja już nie przedłużam, tylko kontynuujemy noc czwartą. Noc czwarta. Ładowanie. Nie pamiętam, czy tutaj jakiś nowy animatronik się pojawiał, czy też nie, ale posłuchajmy nowej wiadomości głosowej. All right, so real quick, we had an old animatronic version of Candy before we got these new shiny ones. Czyli tu jest mowa o tym zepsutym Candy właśnie, ale czy on wychodził właśnie w czwartej nocy, to ja nie pamiętam. Mi się wydaje, że w piątej. Tu jest ten Candy, on wychodzi tej nocy czwartej już. To jest ten, co się oczy nie świecą. I już pingwin przed drzwiami, co jest agresywna ta noc już. Dobra. To tu już trzeba się skupić na grze, poważnie, tak? Blank się nie rusza na razie. Czy ten Candy już... Ten Candy już wychodzi i on jest straszny, creepy w ogóle. Blank też już zaczyna wychodzić. Ja się rozejrzę po drzwiach. Czy jakiegoś animatrona przypadkiem tam nie ma. Okej. Jest pierwsza AM już. Candy przed drzwiami. Tu już trzeba full skupienie. Okej. Tu będzie ten Candy wchodził prawdopodobnie dokładnie. Czy on już tutaj jest? Blank uderzył. I zamknę drzwi, bo prawdopodobnie, a jednak jeszcze nie. Ale pingwin jest. Tutaj nie ma jeszcze tego Candy'ego na razie. Trzeba patrzeć cały czas na tę kamerę teraz. Też na Blanka spojrzę. Czy się nie rusza przypadkiem? Ale prawdopodobnie nie. Dobra, czyli ten Candy za chwilę tutaj podejdzie. Tutaj jakiś animatronik jest, prawdopodobnie Candy albo ten zwykły Candy. Ale już go nie ma. Zerknijmy na Blanka i zobaczcie, oczy mu się nie świecą. On jest tutaj, ale mu się oczy nie świeciły. Czyli to działa tak jak mówiłem, że trzeba się na niego patrzeć na kamerze. W sensie przez kamerę zobaczymy, czy on tam jest, inaczej nas jumpscare'uje. Ja bym Blanka zobaczył też, ale jak na razie to już się właśnie jednak rusza. I ta noc jest mega już trudniejsza od poprzedniej. A to dopiero czwarta, a w tej grze jest Custom Night. Okej. Okay. Nie ma animatronika. Kolejny animatronik. Tu już prawdopodobnie nie ma animatronika. Też już nie ma animatronika. Okej. Okay. Zetknijmy, gdzie jest ten Candy duży. Jest tutaj. Tutaj wystarczy się rozglądać tylko po drzwiach, żeby sprawdzić, czy jakiś animatronik jest. Albo po kamerach. 70% baterii. Okej. Okay. Spokojna nocka, nic się nie dzieje. A ten Blank w ogóle nie chce ruszyć. Ja chciałbym otworzyć już te drzwi, bo już mi power cały zabierają. Już tu jest Candy. Ten old Candy. Jest kolejny animatronik. Nie ma już tu Candy'ego. A tu jest ta Candy. Ja może najpierw otworzę te i wreszcie Blank uderzył w drzwi, ale już jest pingwin przed drzwiami, więc trzeba uważać. Już zniknął spod drzwi prawdopodobnie, ale prawdopodobnie za chwilę pojawi się jakiś kolejny animatronik. I prawdopodobnie będzie to Candy, który właśnie stoi przed moimi drzwiami na kamerze szóstej. Okej, okay. Tutaj go nie ma. Blank znowu się rusza. Jest dopiero 3 AM. A ta noc już jest agresywna, strasznie. Okej. Okay. Czy ta małpa tutaj za chwilę przyjdzie? Prawdopodobnie tak. Jest tutaj już. Blank się już rusza. I tym razem prawdopodobnie ruszy się szybciej. Tak zakładam. Strasznie trzeba pilnować tych drzwi, ale tych też, tylko że tutaj jest ten old Candy. Jeszcze będzie prawdopodobnie ten szczur cały potem. Nie wiem, czy już jak Candy jest od czwartej, to mi się wydaje, że ten szczur jest od piątej.
I no, będzie ciężko. Już w następnym odcinku prawdopodobnie. Blank już uderzył, więc go nie ma. Cyk, cyk. Też jak dotrę do Custom Nighta, zostawcie dużo łapek w górę pod odcinkiem przed Custom Nightem, czyli prawdopodobnie z nocy 6. A postaram się przejść tego Custom Nighta. Nie żartuję w tym momencie. Mam nadzieję, że już go tutaj nie ma. Dobra, nie ma go. Ja nie wiem, czy ten blank się ruszył przypadkiem. Okej. Okay. Zamknąłem przez przypadek tutaj, bo myślałem, że on biegnie już do mnie jak Foxy. Ale jednak nie. I tutaj jest jakiś animatronik znowu. Jest to Kindy. Okej, już możemy otworzyć. Cyk, cyk. I pingwin też już jest. 30% baterii niecałe. Nie wiem, czy tutaj jest ten Candy. Ale wolałem zamknąć na wszelki wypadek, gdybym go nie zauważył. Czy tutaj był? Nie, nie było. Mi się tutaj myli, że jest ten pingwin, ten taki cień tutaj. I mi się wydaje, że ten blank za chwilę się ruszy. A ja nie będę w stanie go powstrzymać, bo mi się bateria skończy. Piąta IM, więc mam nadzieję, że się uda. Okej. Tego Old Candy'ego to w ogóle tu nie ma, a jednak się myliłem, jest. Ja bym zamknął te drzwi zamknął, bo są tutaj obydwoje. 14% baterii. Boję się, że już to już po mnie jednak jest. Ale się udało. Jakimś cudem. Nie wiem jakim, ale mamy 6 AM. Okej, okay, będzie teraz cutscenka prawdopodobnie. Standardowo. Okej, okay, mamy tutaj Candy'ego i Kindy. Którzy siedzą sobie na tej taśmie takiej. Zetknijmy w drugą stronę i mamy zgliczowaną kukiełkę, a spróbuję się na nią przez chwilę popatrzeć. Zobaczymy, czy coś się stanie. Ale prawdopodobnie nic. I ja nie patrzyłem ogólnie na te daty, ale tutaj jest 25 września 87, czyli wtedy, co było The Bite of 87 w normalnym FNAF-ie. Jestem ciekawy, czy ten czas by leciał, gdybym tak cały czas patrzył się na przykład na kukiełkę, to jakby daleko to mogło dojść ten czas. Ale o, Kindy się teraz na mnie patrzą i taśma się skończyła. Okej. Okay. Dobra, widzowie. W takim razie będę kończył ten odcinek, mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz suba i zapraszam do kolejnych odcinków z Five Nights at Candy's, jak i innych gierek, bo co prawda są to krótkie odcinki z Five Nights at Candy's, bo jedna noc na jeden odcinek nie zajmuje jakoś dłużej niż 6 minut, bo nie wiem, jak szybko lecą godziny we FNAF-ie, ale w tym FNAF-ie akurat, czyli w Five Nights at Candy's. Ale dobra, ja się będę żegnał, do zobaczenia i cześć.